29 lipca, poniedziałek, godzina pierwsza dokładnie, no nawet 12:55. Słuchajcie, nagrywam teraz znowu zakupy, z tym, że te zakupy były o wiele, wiele większe, w zasadzie z dwóch sklepów, więc stwierdziłem, że Wam je pokażę, bo ostatnio jak wrzucałem, no to gdzieś tam nawet pojawiły się komentarze, że fajne takie vlogi, jak pokazuję swoje zakupy, żarcie i tak dalej. Więc jakby znowu zakupy z Biedronki i z Kauflanda. Pokażę Wam w zasadzie chyba jest tu prawie wszystko, co jem tak na co dzień, bo mieliśmy totalnie pustą lodówkę i szafki, więc już Wam pokazuję. Weźmy po kolei. Mleko migdałowe, najczęściej jakiś tam płatków, ewentualnie jakiś owsianek, tego typu rzeczy. Pudingi, niestety był ostatni, więc wziąłem. Czasami sobie gdzieś tam pozwolimy do jakichś naleśników, jakiś ten deseń. Ryż, ten akurat 150 gramów, na zmianę z kaszą gryczaną, ale kaszy nie było. Borówki, jedno z moich ulubionych źródeł owoców w diecie. Owsiane, bo mam też na zmianę z płatkami ryżowymi. Kasza manna to akurat dla Kingi, chociaż ja też sobie ostatnio pozwoliłem, bo właśnie brakło płatków. Płatki ryżowe, tak jak wspomniałem, ostatnio mam straszną zajawkę. Papryka, wrzucamy ją do leczo. Banany to drugie z moich ulubionych źródeł owoców w diecie. Migdały, tutaj akurat Kinga korzysta z takich źródeł tłuszczy. Kurak, akurat dwa z Biedronki, akurat byłem w Biedronce, więc wziąłem. Dla Kingi bułki, ja ostatnio pieczywa nie ruszam. To już mówiłem. Cukinia to samo do lecza. To są nektarynki, tak akurat dla Kingi. Ja też lubię, ale jakoś tak wiem, jak mam ograniczone żarcie, to wolę nie kombinować i nie dojadać jakichś tam innych rzeczy. Pomidory to samo do lecza, albo do burgerów czasami. Przyprawa do mięsa to jest akurat ulubiona Kingi. Mi tam jest w zasadzie bez różnicy. Szynka, mniej więcej chyba do tych bułek Kinga używa. Pieczarki to samo. Do lecza, ewentualnie do tych burgerów, bardzo lubię. Łosoś, tym razem nie z Biedronki, a z Kaufa, bo nie było w Biedronce. Wziąłem sobie jednego Energola na później do pracy. Mój ulubiony ketchup, właśnie z Kauflandu. A wziąłem sobie jeszcze, ostatnio też mamy zajawkę na musztardę, ale głupio się wybiera z tego, jak to się nazywa, Jezus. Ze słoika, Jezu, także tym będzie o wiele łatwiej. Więc spoko. Co my tu mamy? Makaron, ja ostatnio o wiele rzadziej, ale Kinga lubi. Pomidorki, żeby sobie rzucić awokado, jedno ostatnie z moich właśnie ulubionych źródeł tłuszczy w diecie. Ja akurat byłem też właśnie w Kaufie i były Schweppes Zero, one są naprawdę, naprawdę spoko, a że skończyła mi się Pepsi, to stwierdziłem, że sobie wezmę. Poza tym ja też już mam wrzucone żarcie na jutro, bo Dawid zmienił kalorie. Będzie widać? Będzie widać. Dawid zmienił kalorie, znowu jest obcinka w dzień treningowy, a jutro akurat mam dzień treningowy. Już nie pamiętam, ile tam było, więc nie chcę skłamać, najwyżej gdzieś tam dogram później. Podniósł też cardio do 35 minut 6 razy w tygodniu. No dzisiaj akurat już mam cardio za sobą, więc już nie będę robił, ewentualnie docisnę w któryś inny dzień tych 5 minut. No i chyba to by było na tyle na ten moment. A wiem, co jeszcze. Jeszcze oczywiście wodę, my sobie pijemy tą żywca mocny gaz i mam wołowinę w lodówce, ale już ją rozpakowałem, bo właśnie włączyłem te kotlety. Włączyłem te kotlety, więc już nie będę tego rozbrajał. Także tak się prezentują takie większe zakupy. W zasadzie to jest chyba prawie wszystko, oprócz tej kaszy gryczanej, cornflakesów, bo cornflakesy wsuwam. Masło migdałowego, ale paczka mi przyjdzie. I żółtego sera. I chyba to by było na tyle. I jajek, ale to już są takie, jakieś takie szczególiki, to przeważnie ludzie mają w szafkach lub w lodówkach w swoim domu. Siemanko, witam Was na moim treningu push. Dawno nie było, więc wrzucam trening wtorkowy. Na sam początek wznosy do boku, takie te połowiczne. Gdzieś tam parę osób zarzucało, że lepiej by było wziąć mniejszy ciężar i zrobić pełny ruch, aczkolwiek nie na tym ma polegać dokładnie to ćwiczenie, a na tym, żeby walczyć z większym ciężarem i móc sobie dokładać i dokładać, i dokładać. Potem wyciskanie, tutaj przyznam, że poszło już nieco gorzej, troszeczkę straciłem siłę już na tej redukcji, tak no
minimalnie, ale no niestety nie poszło tak, jak miało pójść. Troszkę mniej powtórzeń, jak było widać, jak tutaj głową machałem, że no nie pykło. Potem wznosy do boku, jednorącz. Zauważcie, że ciągnę linkę bardziej tak z wysokości, powiedzmy, uda, biodra, a nie z dołu. Troszeczkę inny kąt, żeby troszeczkę jeszcze inaczej gdzieś tam popracować. Podobno mądre głowy mówią, że takie ustawienie wyciągu na tym poziomie jest lepsze, że lepiej gdzieś tam ten bark ma okazję sobie popracować. Później seria łączona na klatkę piersiową. Najpierw są to rozpiętki w bramie na linkach. Ja je wykonuję nie leżąc, a siedząc, po prostu tak jest mi gdzieś tam wygodniej. Tym bardziej, że gdybym tutaj leżał w tej bramie, no to nie wiem, miałbym takiego pełnego zakresu ruchu, a niestety duża brama jest zajęta dosyć często, więc tutaj jest mi się po prostu łatwiej gdzieś tam dostać do sprzętu. A wykonuję to razem z pompkami, gdzie nogi mam na lekkim podwyższeniu. Przeważnie wykorzystuję sobie do tego albo jakiś boks, albo ławkę. W tym wypadku była to taka pufa, która znajduje się u mnie na siłowni, gdzie można sobie chwilę odpocząć. No i tutaj wykonuję raptem dwie serie po takich 10-12 powtórzeń. Powiem wam szczerze, że po tych rozpiętkach takich hanych właśnie na tych 10-12, no już nie jestem w stanie nawet czasem zrobić 10 powtórzeń zwykłych, głupich pompek. Potem dobijam sobie przód barków, takie klasyczne wznosy ze sztangą. Mam 3 serie, bardzo duży zakres powtórzeń, bo bodajże 20-25, już powiedzmy taka pompka na dobicie tej obręczy barkowej. Całkiem fajnie się to sprawdza, ja też polecam, żebyście pracowali w różnych zakresach powtórzeń, a nie tylko takich 6-8 czy 8-10, bo fajnie jest pobudzać po prostu mięsień właśnie w przeróżnych zakresach i powiem szczerze, że u mnie się to sprawdza i jest to naprawdę, naprawdę spoko. Potem zrobiłem triceps, z tym, że no nie wykonałem żadnego ćwiczenia z planu, bo wszystko było zajęte, mimo że to była wczesna godzina poranna. Najpierw wpadł triceps, jeżeli tutaj mówimy na leżąco, francuskie wyciskanie zamiast JM Pressa. Dawno nie robiłem, więc stwierdziłem, że sobie po prostu też zrobię to na maksa w 2 seriach. Jedna na niższym zakresie, bodajże 8-10, to chyba jest na większy zakres, taki 10-12. Też tutaj było naprawdę ciężko, tym bardziej, że ten triceps też gdzieś tam dostał po tych wyciskaniach. A potem zamiast takiego klasycznego wyciskania hantelka zza głowy siedząc, po prostu zwykłe prostowanie z drążkiem wyciągu górnego. Tutaj też zrobiłem sobie 3 serie, tak jak być powinno. 2 na takim zakresie bodajże tam jest 12-15, a ostatnia tutaj była w okolicach 20 powtórzeń. Plus dorobiłem sobie do tego też jeszcze rest pause, czyli odczekałem takich 15 sekund, po czym jeszcze tym samym ciężarem starałem się wykonać maksymalną liczbę powtórzeń. Pamiętajcie, że właśnie po tym rest pauzie, no nie będziecie w stanie wykonać pewnie więcej niż takich, no myślę, góra 5 powtórzeń. Oczywiście w zależności jak zrobicie tą założoną serię, no bo jeżeli ktoś nie zrobi tego do upadku, no to myślę, że będzie mógł wykonać tych powtórzeń nieco więcej. Potem wjechał brzuch, klasycznie 3 ćwiczenia w takiej serii łączonej, czy też 3 secie i to by było na tyle. Siemanko, mamy niedzielę, 4 sierpnia. Ja sobie wstałem, bo na godzinę 10 idę na Krav Magę. No i stwierdziłem, że coś zjem. Nie będę dzisiaj pewnie pokazywał tam całego dnia jedzenia, ale coś tam wam pokażę, żeby uzupełnić vloga. Sorry, koty wariują na balkonie. Także pokażę wam, co jem. Jem sobie warzywa, tutaj jest cukinia, papryka, pieczarka, wołowina, do tego mam akurat 3 wafle, to będzie jakieś 20 gramów węglowodanów. Po pierwsze, bo rano nie jestem już taki głodny, nie chcę być ciężki na Krav Madze, bo tam skaczę, biegam i takie różne rzeczy, więc tych 20 węglowodanów przerzucam sobie po prostu na kolację i tak też się lepiej czuję, to czasami tak po prostu robię. No ale dzisiaj tak wypadnie, więc kolacja wtedy będzie nieco większa, a i tak tam najprawdopodobniej zjem owsiankę albo kleik, to po prostu trochę więcej będzie tej owsianki. No i ja zjadam i spadam, bo w zasadzie to jeszcze dzisiaj mam do zrobienia trening góry, a jeszcze potem na 18.30 idę na masaż sportowy, bo jestem tak pospinany, tak mnie bolą plecy i karczycho, że to jest po prostu szok. Więc żeby tak trochę wychillować przed nowym tygodniem.
Ja już jestem po krew madze, mamy 12:40. Stwierdziłem, że choć jestem zmęczony, to pojadę od razu na trening, bo jeszcze o tej 18:30 mam masaż. I pokażę wam, co jem, bo ostatnio to jest jeden z moich ulubionych posiłków. Czyli mamy tak, płatki ryżowe, do tego mamy borówki, do tego trochę cynamonu, ciutkę sosu z All Nutrition, ale trochę tak bardziej dla smaku, masło migdałowe i izolat. To jest mój posiłek przetreningowy, który ma 40 węgli, 10 tłuszczy i bodajże 120 gramów węglowodanów. Ogólnie widziałem, że ktoś w komentarzu prosił, żebym zrobił taki full day of eating i podał wartości i zrobię to. W następnym odcinku wytłumaczę, jak ja to liczę, jak wygląda dzień treningowy. Kurczę, może zrobię i dzień treningowy, i dzień nietreningowy. Zobaczymy. Także na spokojnie będzie to na pewno. Nie chciałem tego wrzucać już teraz, bo były w sumie znowu zakupy, a że nie były małe, no to stwierdziłem, że nie będę wszystkiego pchał do jednego odcinka. Poza tym no, też poszedł dzisiaj raport do trenera, więc możliwe, że będą jakieś zmiany. Choć jak mam być szczery, spadła mi waga ze 106,9 z zeszłego tygodnia, tak było w zeszłym tygodniu, tydzień temu, a wczoraj, w zasadzie raport robiłem wczoraj, było 104,4, także no powiedzmy te 2 kg poszły. Ta sylwetka też nieco lepiej już wygląda, z czego się bardzo cieszę, to się poprawia. Wydaje mi się, że no jeszcze przy takich 104 kg tak nie wyglądałem. Oczywiście nie ma rewelacji, to nie jest żadna forma startowa ani ten deseń, wręcz przeciwnie, do formy startowej jest jeszcze bardzo daleko. Aczkolwiek jest to w sumie 10 tydzień redukcji, więc jak myślę, że na ten czas jest naprawdę przyjemnie, no bo jakby nie patrzeć, no zjechałem chyba takie no 10 kg, bo tych 115 gdzieś tam już na budziku było. Teraz mamy 104,4, więc wydaje mi się, że to naprawdę spoko wynik. Oczywiście co ciąć, ja też chciałbym no tak dosyć mocno dojechać, no ale zobaczymy, co trener zadecyduje i tak dalej, no bo nie ukrywając, no trzeba jeszcze po prostu rosnąć i muszę tych kilogramów jeszcze dużo połapać, szczególnie przy moim wzroście, mam 1,85 m, więc gdybym kiedyś chciał startować na przykład w klasy fizik w NPC dla przykładu, to tam przy moim wzroście musiałbym ważyć ponad 100 kilo, nie wiem, tam 101-102 coś w ten deseń, no a teraz ważę 104 i nie jestem w formie, także strzelam, musiałbym jeszcze bardzo, bardzo dużo mięsa dołożyć. No nic, ja jem, coś sobie odpalę i za jakieś takie pół godziny, 40 minut będę wychodził z domu na trening. Dobra, mamy godzinę, chwilę po 22, 22, nie wiem, 15 chyba, czy 20, pora na kolację, ale w pierwszej kolejności wróciłem nie tak dawno temu w sumie od masażysty. Ogólnie spoko, także najprawdopodobniej będę sobie śmigał dosyć regularnie. Myślę, że takie co, znaczy teraz chyba pójdę jeszcze za tydzień, a potem chyba co takie 2-3 tygodnie, bo zajęliśmy się moimi plecami. No, byłem okrutnie poprzypinany, czy jestem cały czas okrutnie poprzypinany. W ogóle to czuję się tak, jakbym miał przeokrutny zakwas, a podobno jutro ma być gorzej, więc teraz też sobie jeszcze odpuszczę na 2 dni trening. Normalnie trenowałbym we wtorek, ale będę trenował w środę, więc to by było chyba na tyle z takich ważnych rzeczy, no ale na pewno się to przyda, bo szczególnie to moje takie spięcie widać gdzieś tam przy pozowaniu, w momencie kiedy rozkładam ten najszerszy, więc mam nadzieję, że to po prostu pomoże. Żarcie. No i w sumie się dałem trochę ciała z żarciem, więc no chcąc nie chcąc zjem dwa posiłki, bo już po prostu były przygotowane. Kasza, trochę warzyw i mięso, a tutaj owsianka z izolatem i owocami i masłem migdałowym. Normalnie tak nie jem, no staram się ogólnie nie jeść tak dwóch posiłków razem, znaczy w zasadzie mi się nie zdarza tak naprawdę. Kiedyś dawniej tak, teraz już na szczęście nie, ale po pierwsze jestem głodny, po drugie nawet nie miałem się drzemki w ciągu dnia, gdzie to jest taka moja rutynka. Był jeden trening, był drugi trening, więc no nie zamierzam tego pomijać, a nie będę też czekał, nie wiem, nawet godziny czy dwóch, bo po prostu zjem i niedługo będziemy się pójść spać, bo jestem po prostu zmęczony i obolały. A przy okazji jeszcze oczywiście jedzenie na jutro, wszystko zrobione tak jak należy, także to też cieszy. No i w sumie to było na tyle. W następnym vlogu nagram wam dzień jedzenia już z makro, tak jak obiecałem wcześniej. No a my się już po prostu żegnamy i zaglądajcie do poprzednich vlogów i oczywiście na przytrenowanych.